Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie z Kluczborka 24 stycznia o poranku Bożym Słowem, które czytam. Pierwszy werset z psalmu 91 z 9 wiersza, a drugi z Ewangelii Jana z 14 rozdziału 1 wiersza. Posłuchajcie. Pan jest ucieczką Twoją. A Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce Wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Poranek, nowy dzień, nowe plany, nowe nadzieje, nowe marzenia. Dzisiejsze słowo pragnie w tych naszych planach, w naszych nadziejach, w tych naszych obowiązkach nam pomóc i przypomnieć, że Bóg jest naszą ostoją, jest naszym wsparciem. Pomimo różnych problemów i kłopotów, jest z nami, niezależnie od tego, jak się czujemy, co przeżywamy, towarzyszy nam w każdej sytuacji. Pomaga i wspiera, pociesza. Pragnie otoczyć nas miłością, pragnie wlać w nasze serca pokój i nadzieję. Ale także, moi kochani, odwagę ku temu, aby działać, aby się realizować i prosić Boga o to, aby w tym wszystkim, co zaplanowaliśmy, był z nami i by pobłogosławił. Pomimo różnych problemów i kłopotów, które przecież na co dzień napotykamy, z którymi musimy się też zmierzyć, On jest tym pewnym gruntem, pomocą, wsparciem. Zapewnia nas, że we wszystkim jest z nami. Pragnie nam błogosławić, pragnie nam pomagać. Z tą nadzieją, moi drodzy, rozpoczynamy nowy dzień. Z tą nadzieją wkraczamy w obowiązki, które są przed nami. Nie lękajmy się, nie trwóżmy się, nie bójmy się. Bóg jest z nami, pragnie nam błogosławić, pragnie nam pomagać. Niech ten dzień dzisiejszy, 24 stycznia, ale także i kolejny, który, jeśli da, przeżyjemy, będzie właśnie przeżywany z Nim, odczuwając Bożą radość, Bożą łaskę, Bożą opiekę. Pan jest ucieczką Twoją. Już więcej o nic się nie trwóż, nie lękaj i nie bój. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zostańcie z Bogiem. Życzę Wam przepięknego, dobrego dnia, Bożego błogosławieństwa i jak zawsze serdecznie pozdrawiam z Kluczborka. Do zobaczenia. Pa!